No wiesz, u nas radio to jest na żywo. Poza tym, jak jest radio Conchita nagrywane, to można to radio, tego radia słuchać w kółko, bo ja wiem, że niektóre są kobiety, które, ponieważ usłyszą coś tu o papieżu, to one słuchają w kółko. No, a ciekawe, co ta Elżbieta powie o tym papieżu. Ja mówię, trzeba jechać do papieża i sprawdzać u niego, czy jest świeża. Bo to wiesz, tam są te pielęgniarki, ogiery muszą być namaszczone, ogiery muszą być wymyte, no i wszystko, co z faryzeństwem związane, musi być błyszczące, połyskujące, musi być pachnące. No już naprawdę nic dodać, nic ująć. A te brzuchy też mają grube. No to tutaj była taka reprymenda troszeczkę, że ci z brzuchami, proszę państwa, do toalety o ciasnych drzwiach nie wejdą. A te grube baby powiedziały, to my możemy w polu robić kupę. No to ja mówię, że tu nie jest pole, bo w Krakowie to się mówi, na podwórko idę, to idę na pole. A tu nie jest Kraków, tylko tu jest Warszawa i tu nie chcą, żeby tak wszystko załatwiać od dupy strony. I obiecanki, cacanki, a że w Mariocie dzisiaj u Filipiaka będą grille, że to jest rocznica. Co to była za rocznica, które lecie? Ale proszę państwa, jak on nie wiedział nawet, że to jest kasada, co to jest kasada, no to przecież kasada jest najlepsza na świecie. To z tego wynika taki wniosek, że każda myszka swój ogonek chwali. No to to oni naśladują. Te myszki, co tu siedzą pod kościołem na Saskiej Kępie, u świętej Anny pod kolumną Zygmunta siedzą myszki, a w krzakach ile tych myszek jest, ale ponieważ one tam nie mają co jeść, bo tamte katoliczki mają post, to one są te myszy biedne i one już niedługo umrą.